Prawoskrzydłowi trzymają odstępy i odległości. Pozostali do prawoskrzydłowych. Dla zespołu szkół Skale szukamy nowego miejsca na mapie edukacyjnej powiatu. Wydaje się, że w ostatnim czasie znaleźliśmy. To profil mundurowy. Sprawdzamy oddech poszkodowanego. W tym celu jedną rękę kładziemy na czole poszkodowanego, drugą ręką, dwoma palcami odchylamy głowę, brodę poszkodowanego do tyłu. I 10 sekund sprawdzamy oddech. Nasza szkoła usytuowana jest w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Lekcje odbywają się w nowocześnie urządzonych pracowniach. W skład zespołu szkół i placówek oświatowych wchodzą szkoły dla młodzieży, dla dorosłych oraz schronisko młodzieżowe. Młodzież uczy się w liceum ogólnokształcącym, które w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 60-lecia. Nasi uczniowie dobrze zdają egzamin maturalny, a następnie podejmują studia. Czarno-białe, przechodząc przez pryzmat, ulega rozszczepieniu na szereg barw od czerwieni do fioletu. Którymi promieniami znajduje się barwa pomarańczowa? Między czerwonym a żółtym. Pryzmaty wykorzystuje się między innymi do konstrukcji soczewek, zarówno tych rozpraszających, jak i tych skupiających. Powierzchnią oświetlone światłem białym i rozpraszające wszystkie jego składniki widzimy jako białe. O patrz, tu jestem. Ja też tu jestem, jeszcze tu i tu, i tu. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w tej szkole. No bo nasza szkoła prowadzi wymianę z Francją i Niemcami. Dzięki tej wymianie mamy nowych znajomych, chętnie uczymy się języków i zwiedziłyśmy Paryż, Niemcy, Monachium. Paryż bardzo mi się podobał. Byliśmy pod Louvrem, pod Łukiem Triumfalnym, w katedrze Notre Dame. Ale najlepiej wspominam zakończenie wycieczki, bo byliśmy wtedy na wieży Eiffla i podziwialiśmy Paryż nocą. We use future simple when we talk about future in the sense that we predict the future, yes? If we have going to, we talk about intentions. It's like 50-50, we talk about intentions. Od 2 lat w naszej szkole organizowany jest projekt unijny Daj sobie szansę. Na zajęciach z języka angielskiego, z matematyki i z polskiego przygotowujemy się do matury i uzupełniamy luki w wiedzy. Niektórzy uczą się na zajęciach z przedsiębiorczości, jak rozwinąć swój własny biznes. Teraz będzie przykład najprostszej reakcji typu redox. A teraz będzie nam potrzebny perhydrol, nadmanganian potasu, Szkoła realizuje programy unijne. Młodzież uczestniczy w projektach Daj sobie szansę, Diament, Czwarta władza, Szkolny koncert medialny. Dodatkowe zajęcia pozwalają młodzieży rozwijać zainteresowania, pasje i w sposób czynny spędzać wolny czas. Możemy korzystać też z darmowych wyjazdów do teatru. Dzięki temu poznajemy kulturę i możemy korzystać z tego, że mieszkamy blisko Krakowa, który jest ważnym ośrodkiem kulturowym. Nasza szkoła korzysta z różnego rodzaju grantów powiatowych, które pozwalają naszym uczniom rozwijać wiedzę oraz sprawność fizyczną. Na przykład moja klasa wyjeżdża na Szczelnicę. Dzięki temu może zdobyć certyfikat ze szczelnictwa. W czerwcu wyjedziemy na obóz, tam będziemy mogli zdobyć certyfikat spływania. Uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, który organizuje prelekcje, na których możemy poznać kulturę i historię Łemków. Co to było? Jeszcze raz wróć! Chcę usłyszeć 2 kroki, prawidłowe przeformowanie. Potraficie to zrobić? Tak jest! Nie słyszę! Tak jest! Baczność! 4 w prawo! Zwrot! Kierunek na wprost! Marsz! Od początku roku szkolnego, od września, kiedy przyszedłem do tej szkoły, zacząłem ich uczyć, jako to jest pierwsza klasa, no nic nie umieli. Obecnie myślę, że naprawdę zrobili bardzo duży postęp. Przed nimi jeszcze 2 lata nauki w liceum wojskowym i myślę, że po skończeniu tej nauki mają bardzo dobre podstawy do tego, żeby spróbować iść do wojska, iść do służb mundurowych. Na pewno wymaga to wyrzeczeń, na pewno wymaga to wysiłku, wymaga to dyscypliny i poświęcenia. Jako że klasa mundurowa już na początku roku, ledwo miesiąc po poznaniu się, wystawiała poczet sztandarowy, już uczestniczyła w przysiędze we wręczeniu sztandaru i przysiędze uczniów w sposób zgodny z ceremoniałem wojskowym. I zrobili to naprawdę na wysokim poziomie.
podpisaliśmy porozumienie o współpracy z jednostką wojskową w Rząsce, z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz z Powiatową Komendą Policji w Krakowie, co pozwala naszym uczniom odbywać zajęcia na terenie tych jednostek pod kierunkiem pracowników służb mundurowych. Są tutaj organizowane bardzo ciekawe zajęcia. Bardzo podoba mi się tutaj szkoła. Mam bardzo dobrych kolegów, fajnie czuję się w grupie. W przyszłości chciałbym zostać żołnierzem. Po prostu podoba mi się ten profil, a to, że szkoła jest dobrze wyposażona, tym bardziej zachęciło mnie do przyjścia tutaj. Łączy mnie pasja z wojskiem. No, chciałbym w przyszłości zostać zawodowym żołnierzem. Jest nas 8 dziewczyn w klasie, a ja wybrałam tą szkołę dlatego, bo tata jest policjantem, wujek jest żołnierzem, a ja chcę kontynuować dalej tradycję rodzinną. W budynku zespołu szkół mieści się całoroczne schronisko młodzieżowe dysponujące 50 miejscami noclegowymi. Z miejsc noclegowych mogą także korzystać uczniowie naszej szkoły oraz słuchacze szkół dla dorosłych. Zamiast na plecy, włapał sobie głowę partnera. Ważne jest to, żeby ręką sobie popracować do góry, czyli naciągnąć partnera na siebie, wyciągnąć go. Identycznie obracamy się, tyłem naciągamy i później jak sobie zrzucamy, ręka idzie. Tak, że sobie po półokrętny szyb pod pachę. Portal Ojskała bierze udział w konkursie w ramach projektu unijnego Czwarta Władza z Klasą, Szkolny Koncert Medialny. Walczymy o wyjazd na kurs językowy do Anglii. W ramach tego projektu poznawaliśmy tajniki dziennikarstwa. To nasz zespół składa się z 6 osób. Mamy dziennikarza, redaktora naczelnego, mamy tłumacza, PR-owca, czyli mnie, grafika i informatyka. Tworzymy ten portal. Ja zajmuję się reklamą, czyli szukam też sponsorów. Ćwiczymy pisanie artykułów, przeprowadzenie wywiadów. Otwieramy się na ludzi. Liceum w Skale jest odpowiednie dla każdego ucznia pod każdym względem, gdyż można rozwijać swoje umiejętności nie tylko intelektualne, ale także pod względem sportowym. W nadchodzącym roku szkolnym rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną. Nowością będzie zasadnicza szkoła zawodowa. Będziemy kształcić młodzież w klasie wielozawodowej. W różnych zawodach każdy uczeń może wybrać zawód, którego chce się uczyć. Dodatkowe zajęcia pozwalają młodzieży rozwijać zainteresowania, pasje i w sposób czynny spędzać wolny czas.